Aniu, a co z głodówkami tymi słynnymi? Więc trzeba pamiętać, że każda głodówka, jeśli ma być przeprowadzona, to powinna być mądrą głodówką, tak? Czyli nie mówmy o siedmiodniowym piciu wody, bo oznacza to, że nasz mózg cały czas głoduje, tak? A tutaj jedyną pożywką dla naszego mózgu jest cukier. Jesteśmy wtedy osłabieni, apatyczni, mamy nastrój depresyjny, który często lubimy poprawić słodyczami. Więc jeżeli mówimy o głodówkach, to mówmy raczej o głodówkach z piciem soków warzywnych. I wtedy taka 2-3-dniowa głodówka faktycznie może wpływać na oczyszczanie naszego organizmu z toksyn.